Polska flora i fauna. Żeby poznać kawałek pięknej Polski, taki kawałek tyci, zapraszam serdecznie Was do Łazienek Królewskich w Warszawie. Zapewniam, że będziecie tutaj spacerowali z wielką przyjemnością, upajali się pięknem drzew, krzewów i kwiatów i nie tylko. Jak w każdym dużym parku możemy spotkać mnóstwo wiewiórek, które w ogóle nikogo i niczego się chyba nie boją. Jeśli chodzi o zwierzęta, to tych zwierząt tutaj jest bardzo dużo. Wystarczy uważnie się rozglądać i zobaczymy dzięcioła, kaczkę, krzyżówkę. Bardzo dużo jest tutaj mandarynek, tak jak w Parku Skaryszewskim. Kosy, kawki, kwiczoły, rudziki, kowaliki, łabędzie, puszczyki. Jak również za chwileczkę zobaczymy piękne pawie. Piękne królewskie pawie. Teraz przechodzimy obok pięknego, jednego z najpiękniejszych dereni. Dereń kołza. Zachwyca on przepięknymi białymi kwiatami. Ogród, w którym obecnie jesteśmy, jest troszeczkę zacieniony. Jest tutaj bardzo dużo wysokich drzew i należało posadzić roślinność pod drzewami. I wykorzystano tutaj właśnie chosty, wykorzystano bardzo dużo bluszczu, różnego rodzaju paprocie. A teraz w oddali widzimy azalie, piękne azalie, które już niestety przekwitają, ale na ich miejsce wyszły rododendrony, więc zastąpiły te piękne krzewy. Idziemy w kierunku Ogrodów Królewskich. Obecnie jesteśmy przy Pałacu Myślewickim. Znajdował się tutaj apartament księcia Józefa Poniatowskiego, bratanka króla Stanisława Augusta. Dodam tylko, że po wojnie światowej odbywały się tutaj tajne rozmowy przedstawicieli władz Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych. I to był rok 1958-70. Gościła tutaj również Indira Gandhi i Richard Nixon. Przed Pałacem Myślewickim pięknie prezentują się cytrusy w donicach. A tutaj mamy piękną rabatę z żeniszkiem. Wydaje mi się, że to jest żeniszek meksykański. On jeszcze nie zakwitł, więc ciężko mi określić, czy to na pewno jest ten kwiat, ale mimo wszystko zobaczcie, jak tutaj pięknie ta rabata wygląda, jak ile pracy trzeba było włożyć, żeby to wszystko przygotować. Także przybywajcie do Łazienek Królewskich, podziwiajcie, bo naprawdę warto docenić tą pracę. Nie omieszkałam oczywiście przejść obok oliwki, obok drzewa oliwnego, mojego ulubionego. Te wszystkie duże donice, duże drzewa cytrusowe zostają zawsze na lato wystawiane do ogrodu i cieszą oko zwiedzających. Nawet był chyba kiedyś taki projekt, tylko nie pamiętam, czy to był z Łazienek Królewskich, czy z pałacu w Wilanowie. Notabene zapraszam serdecznie na mój film Pałac w Wilanowie, który już się ukazał w tej serii Polska flora i fauna. Ale wracając do tych drzewek egzotycznych, można było na zimę zabrać takie drzewko egzotyczne, przechować, zadbać o nie i na lato oddać znów do ogrodu. Będąc w tym pięknym miejscu, nie sposób nie zobaczyć pawia indyjskiego, który jest tutaj wielką atrakcją. Jest piękny, bardzo spokojny, majestatycznie przechadza się po tych pięknych ogrodach królewskich. Oczywiście możemy spokojnie przyglądać się ich życiu, natomiast nie należy ich ganiać, nie należy chyba nawet ich karmić. Na początku, kiedy wchodzicie do Łazienek Królewskich, jest taki wielki plakat, czym możecie karmić zwierzęta, ptaki. Także dobrze sobie zwrócić na to uwagę. Chociaż moim zdaniem najlepiej tylko obserwować, a karmienie zostawić profesjonalistom. Osobom, które zajmują się opieką tych zwierząt. Ten piękny paw to jest pan paw.
Natomiast panie wyglądają zupełnie inaczej, nie są tak pięknie upierzone. Nie wiem, czy udało mi się sfilmować jakąś panią pawiową, ale na pewno nie jest ona aż tak atrakcyjna, nie ma tak atrakcyjnego ogona. Pawie spacerują wśród ludzi, w ogóle ludzie im nie przeszkadzają. Moim zdaniem to te ptaki nawet uwielbiają pokazywać swoje piękno. W sumie mają co pokazać. I pomimo tego, że potrafią latać, rzadko kiedy możemy spotkać pawie latające. Przeważnie one się przechadzają dumnie wśród ludzi. Już sami zauważyliście zapewne, że jest to park, który jest ogromnym areałem. Najprawdopodobniej ma obecnie, to pewnie już zobaczycie sobie w internecie, chyba 76 hektarów. Jest to ulubione miejsce społeczności, która tutaj mieszka, jak również wiele osób z okolicy. Kiedy zajrzycie do Łazienek Królewskich około godziny 12, tak do godziny 18, to jest tutaj bardzo dużo ludzi. Ja jestem tak o godzinie 8, więc sami zobaczcie, że tak naprawdę nie ma tutaj nikogo. Czasami spotykam ludzi, którzy biegają. O, właśnie pani biegająca. Przed chwilą widzieliśmy pałac na wyspie. Jest to takie serce ogrodu w Łazienkach. Była to letnia rezydencja ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. W ogóle nazwa całego kompleksu, czyli Łazienki Królewskie, pochodzi od XVII-wiecznej łaźni polskiego szlachcica, przebudowanej w XVIII wieku właśnie na pałac. Na pałac, który możemy teraz podziwiać. Ten pałac jest naprawdę na wyspie. Tutaj w pałacu na wyspie król Stanisław August Poniatowski wydawał słynne obiady czwartkowe, na które zapraszał uczonych, poetów, dyskutował z nimi o bieżących wydarzeniach. Król Stanisław August Poniatowski uwielbiał razem ze swoimi gośćmi pływać po tych stawach i podziwiać swój pałac właśnie z oddali. Na terenie Łazienek ogólnie zobaczymy jeszcze więcej takich pięknych budowli, między innymi oranżerię. Za chwileczkę zobaczymy amfiteatr, teatr dworski, Muzeum Łowiectwa, Jeździectwa, Pałac Myślewicki, który już widzieliśmy, oraz liczne wolno stojące rzeźby. A teraz piękny widok właśnie na pałac na wodzie. Zdążamy do amfiteatru i możemy podziwiać piękną roślinność. Jest tutaj bardzo dużo buków, buków pospolitych, buków czerwonolistnych, zwisających. Mnóstwo pięknych krzewów. Za chwilę ukażą nam się piękne rododendrony, ale one są tak duże, że aż po prostu nie dało przejść się obok nich obojętnie. Ogólnie od wiosny do późnej jesieni w ogrodach jest bardzo dużo kwiatów, które się wymieniają, tak jak w przyrodzie. Jedne przekwitają, drugie zaczynają kwitnąć. Obecnie jesteśmy na terenie amfiteatru, który jest nad brzegiem Stawu Południowego. Amfiteatr został otwarty 7 września 1791 roku w rocznicę elekcji Stanisława Augusta. Amfiteatr dla około 1000 widzów. Teraz patrzymy na scenę. Scenę z trzech stron otacza stylizowana na zniszczoną upływem czasu kompozycja elementów rzymskiej architektury. Często na pewno tak sobie pomyślicie, że ona jest, ta scena, zaniedbana, a to tak po prostu ma być. A teraz naszym oczom ukazuje się kamienna widownia na planie półkola. Połączona jest ze sceną za pomocą kanału wodnego. Czyli pomiędzy sceną a widownią nie można sobie przejść, tylko jest po prostu woda. I zaraz to zobaczycie. Pięknie tutaj. Pięknie nam się tutaj prezentuje oczywiście pałac na wodzie. Teraz wyjdziemy sobie z amfiteatru. Jesteśmy obecnie w ogrodzie królewskim. Podkreślam to, ponieważ w ogóle całe Łazienki zostały podzielone na tak zwane trzy ogrody.
Ogród królewski, romantyczny i modernistyczny. Jest jeszcze epizod chiński. Nie wiem, do jakiego ogrodu możemy ten fragment ogrodu zapisać. Pewnie gdzieś na planach to jest uwidocznione i zaznaczone. Naszym oczom ukazuje się ogród pełen romantyzmu, a ja chciałam tylko zaznaczyć, że tutaj również, tak jak w Parku Skarżewskim, możemy spotkać korkowiec amurski. Piękne drzewa, które zachwycają nie tylko swoim wyglądem, ale ta rzeźba, kora, liście, no ja jestem zachwycona. Nie widziałam tutaj tych korkowców, ale wiem, że na pewno są. Ja już od wielu lat zachwycona jestem łazienkami królewskimi. Bardzo mi się podoba połączenie stylów. Zresztą jeśli oglądacie moje filmy i widzicie mój ogród, to wiecie, że ja różne style lubię łączyć. I na przykład tutaj jest połączony taki styl ogrodu francuskiego ze stylem ogrodu angielskiego. Czyli czasami jest tutaj wszystko tak pod linijkę, natomiast z drugiej strony jest puszczona taka totalna natura. Czyli rosną rośliny, które same się zasiały, rosną rośliny, którym życie dała natura. Same się zasiały, bądź nawet w innym przypadku ktoś z zwiedzających coś jadł, rzucił jakieś nasiono, ono się samo zasiało. To taka bioróżnorodność. Ogród romantyczny sąsiaduje z belwederem, który za chwileczkę zobaczymy. Jest to miejsce bogate pod względem kompozycji i doboru roślin. Jeśli obserwujecie bacznie to, co pojawia się na ekranie, to zauważycie, że tutaj tej roślinności jest ogrom. A to nie belweder, tylko nowa oranżeria w łazienkach królewskich. Jest to połączenie wyjątkowej palmiarni, egzotycznych roślin oraz restauracji belwedera. Budynek nowej oranżerii powstał w latach 1860-1861 do przechowywania drzew pomarańczowych, egzotycznych roślin, wystawianych latem, jak już mówiłam wcześniej, do ogrodu. Wśród takich roślin, które zostają wystawiane do ogrodu, a które przebywają zimą w pomarańczarni, są drzewa egzotyczne. Cytryny, pomarańcze, mandarynki, oliwki. Wszystkie te drzewa już widzieliśmy po drodze, zanim tutaj doszliśmy. Kiedyś były to jeszcze drzewa kamforowe, magnolie, mirty, granaty, cyprysy. Ogólnie takie pomarańczarnie od XVII wieku były stałym elementem parków i ogrodów przy rezydencjach królewskich. Obecnie jesteśmy na Alei Chińskiej na moście i za chwileczkę zobaczymy piękny widok na belweder. Zwróćcie uwagę, jaki piękny widok musi być z belwederu na łazienki królewskie. Ja tego nie sfilmowałam, ale gdybym była drugi raz, to wyszłabym na samą górę i sfilmowała to, co widzą osoby, które są w belwederze. Ten widok jest po prostu niesamowity, a my zobaczymy go po prostu od drugiej strony. Ogród romantyczny, w którym jesteśmy, to nie tylko piękna roślinność, ale też piękne budowle, piękne pawilony. Tutaj na przykład widzimy świątynię Sibili Diany z 1822 roku. Została wzniesiona z drewna, pomalowana na biało i jej wejścia strzegą dwa żeliwne lwy. Na pewno zauważyliście już, że tutaj w Ogrodzie Królewskim bardzo dużo do zadarniania terenu używa się bluszczu pospolitego, który tworzy piękne dywany i jest tłem dla innej roślinności. Tutaj akurat nie ma tego bluszczu, ja widzę trochę chwastów i wydaje mi się, że jest dużo barwinka tutaj. Ale spójrzcie, jak pięknie wygląda ta rabata. Widać tutaj rękę człowieka, ale również widać, że natura bierze górę
i sama jakby kreuje swoje piękno. Teraz jest ten bluszcz, o którym wcześniej mówiłam, i wchodzimy do ogrodu modernistycznego. Za chwileczkę zobaczymy piękny pomnik naszego kompozytora Fryderyka Chopina. Ogród modernistyczny różni się od ogrodów, które już widzieliśmy, rozplanowaniem, kompozycją, nowymi regułami sadzenia drzew, krzewów oraz ogólnie doborem gatunków roślin. Zobaczycie, że tutaj jest tak po prostu nowocześnie. Gdybyśmy mieli drona i zobaczyli ten ogród z góry, to zobaczylibyśmy dużo kwadratów, koło oraz takie punkty podkreślające ważne miejsca w ogrodzie. I tak, jedna część tego ogrodu ma formę geometryczną, natomiast druga odzwierciedla naturalistyczne tendencje. Czyli widzicie, że tam w oddali są drzewa, które one sobie rosną tak jak natura chciała. I jest jeszcze w oddali łąka. A teraz już zajrzeliśmy do ogrodu holenderskiego. Jeszcze tylko dodam, że w ogrodzie modernistycznym odbywają się w każdą niedzielę, bodajże o godzinie 12, koncerty chopinowskie, więc mogę Was tam serdecznie zaprosić. Ale to dokładnie jeszcze sobie sprawdźcie. Ogród holenderski, w którym jesteśmy, jest to ogród przy starej oranżerii. Projektował go holenderski architekt krajobrazu Niek Rozen. Tutaj od bogactwa roślin można dostać zawrotu głowy. Jest tutaj 40 tysięcy roślin cebulowych, liczne krzewy róż, okazałe rododendrony, piękne hortensje, narcyzy, magnolie. Szeroka barwa, kolorystyczna, od bieli aż do ciemnych fioletów. Przepięknie cieszy oko zwiedzających. Od 15 maja zawsze do ogrodu wystawiane są drzewka cytrusowe w donicach, które stoją również tutaj w ogrodzie holenderskim. Mam nadzieję, że nie nudzicie się, że przyjemnie się Wam ogląda i słucha również. Naszym oczom za chwileczkę ukaże się piękny biały domek. Jest to jedna z najbardziej unikatowych polskich zabytków XVIII-wiecznej architektury. Była to letnia willa króla Stanisława Augusta i przebywali tutaj goście z najbliższego otoczenia króla, głównie jego siostry. Za chwileczkę będziemy kończyć, ale jeszcze chciałam Wam pokazać ogród chiński, który jest położony w północnej, naturalistycznej części łazienek królewskich, między Aleją Chińską, Promenadą Królewską, Drogą Belwederską, a ulicą Agrykoli. Ogród chiński został zaprojektowany w oparciu o historyczne chińskie wzorce oraz w nawiązaniu do mody chinoiserie, którą zapoczątkował w łazienkach Stanisław August Poniatowski. Pawilon chiński symbolizuje pierwiastek męski, natomiast ażurowa altana chińska symbolizuje kobiecość. Połączone zostały kamiennym mostkiem, na którym za chwileczkę będziemy, który, jak podkreśla znawca architektury chińskiej, stanowi nawiązanie do Drogi Mlecznej. Ogólnie chciałam tutaj zaznaczyć, że z inicjatywy króla w 1780 roku dawna Droga Wilanowska zmieniła nazwę na Aleję Chińską. Przy wejściach do ogrodu obok pawilonu i mostku stoją latarnie, które są charakterystyczne dla chińskiej kultury. Zbliżamy się do końca. Mam nadzieję, że ta seria filmów Polska, jakiej my nie znamy, polska flora i fauna, podoba Wam się. Jeśli tak jest, to serdecznie proszę, żebyście udostępniali te filmy. Niech się niosą dalej. Poproszę Was o komentarze, żebym wiedziała, że chcecie, żeby te filmy się pojawiały. Oczywiście, jak już zaznaczyłam, nie będzie to tylko Warszawa. Dużo podróżuję po Polsce i mam kilka miejsc, które chciałabym Wam pokazać, nawet kilkanaście miejsc. Jeśli Wy macie jakieś miejsca ulubione, które chcielibyście pokazać światu,
to serdecznie proszę Was o to, żebyście mi napisali w komentarzu o tych miejscach, a na pewno tam zajrzę. Nasza Polska jest piękna i warto ją pokazywać. To jeszcze raz zapraszam do oglądania. Poproszę o udostępnienie. Jeśli nie subskrybujesz kanału, to zapraszam do subskrybowania. Naciśnij czarny dzwoneczek, wtedy Cię nic nie ominie. Daj łapkę w górę. I cóż, do zobaczenia.